Hejka, jeżeli myśleliście, że to koniec AEW na naszym kanale, to może macie rację, ale nie. Wracamy tutaj z predykcjami najbliższej gali pay-per-view od All Elite Wrestling, czyli Full Gear. A ze mną jest oczywiście kto? Sicario, witam wszystkich bardzo serdecznie. Także tak, może nie było ostatnio shortcutów, ale zawsze w czwartym kwartale pod koniec roku mam mniej czasu, też się trochę u mnie dzieje prywatnie, więc na razie z tym trochę odpuszczamy. Ale Full Gear, tak czysto wrestlingowo, na papierze kartą zapowiada się w miarę ok, storyline'owo może nie zawsze będzie tak dobrze, ale myślę, że warto to pay-per-view omówić. Zanim jeszcze przejdziemy do samego omówienia, to damy jeszcze znać, że mimo tego, iż wydawało się, że odbędzie się półfinał eliminatora do pasa głównego między Brianem Cage'em a zwycięzcą walki Lance Archer a Ricky Starks, która walka odbędzie się na najbliższym Rampage, to ta walka ma być jednak przesunięta na Dynamite kolejny, więc mi się wydaje, że ogólnie decyzja na plus, bo walk mamy i tak 10 na tym pay-per-view, więc wystarczy. Nie wiem, co o tym powiesz, Sicario. Dokładnie, to tak w ogóle jak sobie odpaliłem Wikipedię, żeby zobaczyć kartę walk niezawodną jak zwykle, to ogólnie tak widzę 10 walk. 11 to ta właśnie odwołana, bo to jest ten eliminator i sobie myślę, kurczę, naprawdę jeżeli pay-per-view od AEW będzie miało 10 walk, to nawet jak sobie dodamy coś, jeszcze jedną, dwie do jakiegoś tam pre-show, to jest naprawdę taka karta, że być może nie będę czuł zmęczenia po prostu po oglądaniu tej gali. To jest takie, no może się zamknąć w te 3,5 godziny i to będzie takie w sam raz, nie? Na pewno więc karta na pewno fajna do obejrzenia, gdyby się tam było na żywo, bo to w sumie 10 walk, tak w miarę jeszcze fajna liczba do obejrzenia, tym bardziej na żywo. No live, znaczy z otworzenia dla nas w tym przypadku, no część walk będzie można mniej lub bardziej skipnąć pewnie, więc tak myślę, że czołówka, ten trzon najważniejszy będzie warty uwagi, więc ta dziesiątka, no wiadomo, kilka godzin trzeba będzie spędzić, ale miejmy nadzieję, że będzie to przyjemnie spędzony czas. A co będzie openerem? No według Wikipedii można powiedzieć, że starcie o pas TNT, czyli triple threat między Wardlowem, Samoa Joe a Powerhouse Hubsem. Ja zanim przejdziemy do omówienia tej walki, chcę tylko powiedzieć, że kurczę, a czy nie, w sumie dobra, w tym storyline nie ma może pasa Ring of Honor Mago Joe, ale no nie jest on taki ważny. Ale cieszę się, że, bo tak to hejtowałem Joe z tym pasem jako face, bo w sumie nic nie robił, no nie był nikomu potrzebny, ale healowy Joe i jego proma zawsze jak dla mnie na plus, więc i dla mnie największym plusem tego story jest to, że Joe turnął na Wardlowie i ten tag team War Joe krótko żył i śpi słodko, ale to koniec, więc brawo dla Joe, brawo dla AEW, że sturnowali go na heala, a teraz słucham ciebie, Sicario, co o tym myślisz? No to tak, w ogóle pierwsze co pomyślałem to jaka była podbudowa do tego meczu, bo ona się tak ciągnęła z miesiąc myślę, spokojnie, z miesiąc, półtorej. I teraz tak, moim zdaniem sama podbudowa była strasznie przekombinowana. Raz, że War Joe, jakby no tak. Współpraca, która zaczęła się bez powodu. Potem dodatkowo jeszcze Powerhouse Hobbs z Gates of Agony. I no, już w ogóle sobie pomyślałem, co tu się dzieje, dlaczego, po co. Nie, ale widzę, że tak ostatnio trochę się już zdystansował od nich, więc to na plus. Więc powiem tak, jak na fakt, że podbudowa przez większość czasu mi się strasznie nie podobała, tak ten ostatni tydzień, ostatnie dwa tygodnie, heel turn Samoa Joe, super, powerhouse Hobbs dodany do walki, super. Fajnie, że Wardlow wreszcie dostanie walkę o swój pas na pay-per-view. Bo jakby wcześniej wow, chyba to zawsze tak. Były albo starcia tak teamowe, albo coś w tym guście. Więc na pewno na plus. Sam mecz jakby myślę, że będzie naprawdę strasznie widowiskowy do oglądania, a i też bardzo trzech ciekawych zawodników. No to takie trochę połączenie starej krwi z nieco młodszymi. Tak, myślę, że to jest triple threat też pomoże, bo taka solo walka Wardlow Joe myślę, że mogłaby być dużo no, ciężka, mogłoby tak. Być ciężka. A ten powerhouse, no przyjdzie walnie każdego spinebusterem i posprząta, no to więc... Tak, nie, to powinno być, to właśnie powinno być takie fajne, energiczne starcie. Ale broni i Wardlow. I strasznie mi się... A właśnie to ja powiem tak, to w ogóle... Myślałem, że nie powiedzieć tego na koniec, ale Full Gear z tego roku... No nie wiem, czy to tak jakby predykcyjnie nie jest moje w ogóle moja ulubiona gala pay-per-view od tej federacji w tym roku, bo zarówno na Revolution, na Double or Nothing i na All Out pewniaczki i na All Out właśnie były, nie wiem, było tyle pewniaków. Ja zawsze wchodziliśmy, robiliśmy te predykcje i po prostu, wiesz, już załamywaliśmy ręce. No, super na papierze, ale no pewniak, no pewniak tak za pewniakiem, nie?
No tutaj a tak, tutaj... W sumie Powerhouse mógłby dostać, why not, no ale nie no, myślę, że... Znaczy, nie, nie będzie to tak, że też jak Wardle przegra, to powiemy, o nie, szkoda, no bo takim fajnym mistrzem należało mu się dłużej trzymać ten pas. Nie był. No bo nie, więc Hubs, skoro już wygrał, bo wygrał story z Rickiem Starksem, no czy by to była dobra czy zła decyzja, nieważne teraz, ale no skoro wygrał, to może dajmy mu jeszcze kolejną nagrodę w postaci tego pasa, a ewentualnie no Wardlow z Joe, ten pas Stevie Ring of Honor, póki jeszcze oni są z nami, to ewentualnie może, żeby Wardlow nie był stratny, to dajmy mu na pas pocieszenia. No właśnie, skoro w ogóle ROH ma wejść jako tygodniówka na początku przyszłego roku, to może faktycznie Wardlow z Samoa Joe bardziej w stronę pasa ROH TV, a Powerhouse Hobbs z tym TNT. Powiem tak, znaczy gdybym w ogóle miał robić predykcję, to ciężko mi jest przewidzieć to starcie i to jest dla mnie już największy plus. No tak, zawsze warto. Ale, a powiem tak, chyba bym postawił na Hobbsa i sympatią chyba też w stronę Powerhouse'a. Niech wreszcie coś ma. No tak, ja sympatią z tej trójki, no w sumie sympatią tak ogólnie za całokształt, to samo Joe Hillowy jak najbardziej. A jakbym miał tak oficjalnie typować, kto zostanie spasem, to jednak Wardlow, jeżeli chodzi o moje typy. Okej, no to już jest ciekawe. Dobra, no to co, tą walkę mamy chyba omówioną i kolejna, no ringowo to może być spokojnie top 3 tej gali. Mi się już podobał trios mecz z tego Dynamite między Death Triangle a Top Flight i AR Foxem, to był sztos. I gdy okazało się, że mistrzowie obronili pasy i sami nawiązali w sumie słownie do The Elite, to już było wiadomo, że ta walka czeka nas na pay-per-view. No i co? Czy Elite wraca jako taki... To może być, znaczy nie, czy to jest pewniaczek? Nie jest, ale od razu hejterzy AEW i Elite piszą ohoho, EVPs sobie wracają sobie od razu po pasy i wszystko od razu będzie pod nich, nie? I się boję, że kurczę, tak może być i w sumie ja jestem na nie odzyskania pasów przez Elite. Nie wiem, co o tym sądzisz. Jestem tu trochę rozbity, bo jakby z jednej strony The Elite było inauguracyjnymi mistrzami, no i spoko, jakby jako trios byli jednym z najbardziej, powiedzmy, mieli największy star power jako grupa jakby w trakcie tego pierwszego turnieju. Natomiast rozstali się z tymi pasami, no myślę, że wszyscy wiemy, no jakby w tak głupich okolicznościach i w ogóle w sytuacji, która nie powinna się wydarzyć, że jakby powiem tak, sama walka o pasy, no skoro wracają, to dla mnie to jest naturalne, że taka walka musiałaby być, co nie? Tak jest. Czy jakby jestem fanem tego, żeby od razu przejęli tytuły? Chyba nie, w sensie... Nie miałbym nic przeciwko The Elite jakby z pasami Trios. Tylko nie wiem, czy chcę The Elite z pasami Trios już. Kosztem Death Triangle już teraz, co nie? To jest znaczy, bardziej w ten sposób. Jedyne, co widzę na usprawiedliwienie tego ruchu ewentualnie, no to ten teasowany już od w sumie dawna rozłam Death Triangle przez Paka i jego healowe zagrywki. Chociaż na ostatnim Dynamite to nie było tego za dużo. Raz tam prawie niby uderzył superkickiem jednego z braci Pak, ale to w sumie tylko tyle. Nie było młoteczka choćby w użyciu, ale czuję, że na pay-per-view może być już w użyciu i to ewentualnie może przesądzić o wygranej jednej z dwóch drużyn. No, powiem tak, ja w ogóle, w sensie mam nadzieję, że nie będzie rozłamu Death Triangle, bo ja strasznie jestem nahypowany na ich healową wersję po prostu, jakby Pac może być świetnym healem. No tak. Penta to jest w ogóle chyba najlepszy heal ostatnio w AAA, albo przynajmniej taką ma aurę ostatnio wokół siebie. No jedyne co, to chyba Rey Fénix, no ale słuchaj, no kiedy jak nie teraz, jeżeli ma koło siebie dwie takie osoby, jak Pac i Penta, to myślę, że to jakiś ten potencjał pytanie, na heal turn... Powrót House of Black healowych nie wstrzyma trochę tego ewentualnie, żeby jednak cała stajnia też nie była healowa, bo to oni jednak... Znaczy ja bym chciał, żeby trochę spotlightu spadło teraz na House of Black, nie wiem, może nawet wrócą podczas tej walki, czemu nie, ja jestem za, no ale... Bo w sumie jest tylko teaser, nie wiem, czy tam są jakieś timeline'y kontuzyjne, że tak powiem, a propos powrotu dwójki w sumie, no bo tam chyba Brody jest zdrowy, bardziej chodzi o Malakaja i ewentualnie Badiego, no, więc tutaj healowy pak, on już prawie jest, Penta też nieraz mówiłem, że on solo healem byłby super i AEW jakoś cały czas zwleka i nie chce tego zrobić, ale no, nie wiem, po części rozumiem, więc tutaj, no, wolałbym, żeby obronili Death Triangle, ewentualnie, nie wiem, czy było już story Death Triangle House of Black, bo już się gubię. Było chyba, nie? Było chyba bardzo długo nawet. No właśnie, więc do tego może nie wracajmy, no ale zobaczmy, no.
zwycięzca aż tak bardzo mnie nie grzeje, co by nie było, byłoby okej, okay, ale po prostu nie chcę potem tych komentarzy, że oj, Elite wróciło od razu i ma pasy, po prostu no, nie chcę mi się dyskutować na ten temat. Ale wiesz co, takie komentarze chyba już będą tak długo, jak oni będą w ringu. Wiesz co, to już nawet będzie, wiesz, wygrają zwykły mecz na Dynamite przeciwko komuś i też będzie, zabukowali se. The Elite zabukowali sobie, nie? No tak jest. No dobra, no walka będzie ringowo na pewno super. Mówię, ja tak po cichu liczę, że może teraz, a jak nie, to na Dynamite po, może House of Black powrót, bo te teasery wyglądają super i to, że tam każdy jest jakimś żywiołem i Julia ich przywraca do życia, ja to kupuję w 100%, ale to ja jestem fanboyem House of Black. No słuchaj, a jakby tak, wiesz, powrót House of Black, ingerencja, porażka The Elite przez to. No tak, może być z elitkami, jak najbardziej, no. Ale a propos The Elite, jedno co miałem w głowie, to jak na fakt, że znaczy w ogóle The Elite miało jedną z fajniejszych, w sensie to promo, gdzie oni znikali, byli wykasowywani po prostu. Mega mi się podobało, to był jeden z najbardziej takich freshy, takich, wiesz, takich no juicy pomysłów z tego roku. Bo nieraz te winietki tak się wyświetlają i prowadzą donikąd, albo od razu wiesz, że to jest Wyatt w przypadku, powiedzmy, ostatnich z WWE, no. Tak, a tutaj to było gigafajnie rozegrane. Tylko jeżeli się pojawia takie coś, to ja bym chyba wolał, żeby ich jakby oficjalnym powrotem nie był od razu mecz, tylko żeby to było gdzieś na Dynamite i żeby mogli walnąć do tego od razu jakieś promo, jak to byli wykasowywani, bo coś tam się zadziało, co nie powinno, nie? Także tu lepiej podziała chyba porażka, oni potem mają promo na Dynamite, że kurczę, jesteśmy, no ale trochę rdza, no nie dało rady, ale obiecujemy, że wracamy. Spisek. Tak, i już nic nie będziemy odpierdzielać w szatni, nie będziemy kopać drzwi ani psa, nikogo i tak dalej. No. To co, Death Triangle. Tak, Death Triangle raczej broni, tak jest, no. No i dalej, tutaj mówiłem wcześniej, że nie w każdej walce jest dużo story, tutaj jest dużo, ale kurczę, chyba mam go już dość, chyba już ciągniemy go tak tyle, że mam nadzieję, że to jest ostatnia walka tej dwójki, a mówię oczywiście o walce w stalowej klatce między Luchasaurusem a Jungle Boyem. Ja w ogóle gdzieś w tym wszystkim pominąłem fakt, że to będzie Steel Cage, ale w sumie, w sensie jakby... Fajnie, bo w ogóle brakuje mi takich klatkowych stypulacji czasami w AEW, w sensie jak na fakt, że powiedzmy mają te swoje... I wychodzą dobrze klatkowe z reguły u nich. Tak, Blood and Guts i tak dalej. Ale tak z samych z siebie jakby czasami trochę za mało, więc fajnie, że dostali stypulacje. No, wydaje mi się, że też to już pora powoli zamykać to story, nie? Jakby Jungle Boy i tak siłą rzeczy gdzieś za pół roku pewnie będzie musiał odświeżyć sobie feud z Christianem, jak tylko się... ten wyleczy, więc myślę, że do tego czasu można mu dać jakiś trochę innych przeciwników. Kto wie, może ruszy na jakiś w ogóle tytuł z ROH, też byłoby to ciekawe. I jak chodzi o zwycięzcę, to ja myślę, że to musi być Jungle Boy po tym wszystkim, co było do tej pory i klatka. No, klatka w sumie, kogo ona ma bardziej wspierać? No bo co, Christian nie wejdzie, może mu coś podrzucić ewentualnie. Miejmy nadzieję, że gazu pieprzowego ani innych takich rzeczy nie będzie. Więc no, miejmy nadzieję, że nie wiem, no w klatce pytanie, czy... Znaczy, pewnie będą podrzucane przedmioty, albo Jungle Boy sam sobie to skombinuje, albo będzie podrzucał jego przeciwnikowi Christian coś do środka. Ale myślę, że może być mocne starcie z niezłymi bumpami, ale myślę, że żeby zamknąć to story klamrą i tak dobrze je zamknąć, no musi tutaj wygrać Jack Perry. No, ale zobacz, i jaka to już jest różnica w porównaniu do tych znowu poprzednich pay-per-view, bo tutaj patrz, mówimy, no tutaj musi wygrać Jack Perry, ale mówimy to z takim, no... Ale jak nie... Ale to co, to, jak tak, nie wygra? No tak, jest coś w tym. Ale ogólnie chyba liczę, że będzie trochę krwawienia w tej walce, bo to już jest szczerze jedna z najbardziej takich w ogóle personalnych rywalizacji w tym roku, więc mam nadzieję, że to będzie po prostu brutalne. Więc skoro były bumpy na gorącą blachę po fajerwerkach, to co to dla nich jakiś tam, jakaś mała żyletka na czoło? Znaczy bardziej w sumie dla Jungle Boya, bo Luchasaurus to może sobie, nie wiem, kieł naciąć na masce ewentualnie, albo z ust przegrać tabletkę, ale to już mniejsza tak, o tajniki. Będzie krwawił z roga. No, albo tak. Także no cóż, tutaj no, mamy połączenie story i poziomu ringowego, jest z reguły takie walki kończą się bardzo dobrze i oby też tak było tym razem i nasza predykcja to co? Jungle Boy. Jack Perry. Tak jest. No i kolejna walka, pozdrawiamy z tego miejsca Lesia, który jest wielkim fanem Jeffa Jarretta, nie kłamie naprawdę.
Bo mówimy o walce TNA kontra AEW, nie, że nie, to może nie do końca tak, bo to będzie Jeff Jarrett i Jay Lethal, czyli to jest w sumie team TNA, ale Sting też jest jego reprezentantem, z tym, że teraz pod swoimi skrzydłami ma Darby'ego Allina i taką walkę tak taktyczną zobaczymy. No, miejmy nadzieję, że Jarrett i Sting, znaczy Sting wygląda dobrze w ringu. Nie wiem jak Jarrett obecnie, oprócz strzału gitarą, czy jest w stanie się poruszać dobrze i tak dobrze jak Sting chociażby. Więc ja tu liczę, że to nie potrwa długo i wygra drużyna jednak AEW. No, znaczy w ogóle wiesz, w starciach tag teamowych, jeżeli jeden z uczestników miałby nawet jakieś tam problemy z lepszym poruszaniem się, można to przykryć, tak? No bo po prostu tego ma Jaya Lethala, nie? Tak jest. No zresztą Jay Lethal też chyba był w tym roku tag team partnerem Ricka Flera na tym ostatnim meczu. Zdaje się, więc no powiedzmy, że nie bez powodu chyba go tam wybierają, nie? Tak jest. No i mówię, no i to story związane z tym, że jednak kiedyś reprezentowali federację, wtedy z Orlando jeszcze, z Impact Zone. Także Jarrett, fajny team song, tak, jeszcze raz pozdrawiamy Lesia, bo to do tego pijemy. Ale story, znaczy kurczę, no trochę to rozumiem, że Jarrett do nich dołączył, ale dla mnie no sama ta trójka bez niego, czyli Lethal, Dat i Sing, no to już tak troszkę mi się przejedli, no bo w sumie oni tylko tak wychodzą, coś tam pokłapią, ale no w sumie nic z tego realnego nie wychodzi, a trochę w tym szkoda mi w sumie Jaya Lethala, bo doceniam tego zawodnika, od zawsze go lubiłem i w sumie i skille w ringu i na mikrofonie nie są złe, więc wolałbym, żeby on był gdzieś solo wplątany w jakieś beatcardowe story, ale no skoro to pozyskaliśmy Jeffa Jarretta jako w sumie, no nie wiem, producenta, jakiegoś doradcę na zapleczu, no to biorąc pod uwagę ich przeszłość, to pewnie wykorzystamy go w starciu z Stingiem, ale oby raz i koniec. Za to no tak, kciuk. Tylko jeden problem, jaki ja mam z tym meczem, zanim przejdę do pozytywów, to jest taki, że generalnie to mogłaby być walka na Dynamite, nawet obojętnie jakie Dynamite, a niekoniecznie na pay-per-view, bo to jest ten problem, że niby nazwiska się zgadzają, ale ta walka nie grzeje, chyba wiesz o czym mówię. No tak, że to jest fajna walka na Dynamite, tylko ciekawostka, ale na takim pay-per-view, gdzie jest tyle walk, to tak, o, Jeff Jarrett, super, no to co dalej? No, ale jeżeli chodzi w ogóle o... Znaczy ten mecz to jest w ogóle dla mnie niesamowity potencjał po prostu, co się z tego rozwinie, bo teraz tak, mieliśmy jakieś w ogóle zapowiedzi, teasy, że no co... Być może Jay Lethal się odłączy od tej swojej grupy i sfejsturnuje i połączy się z Darbym Allinem, ale za chwilę może wiesz, a może to nagle Sting sturnuje na Darbym, albo to nagle Darby sturnuje na Stingu, że właściwie miał taki beznadziejny rok pod tymi jego skrzydłami, nie? Tu jakby to może pójść w ogóle w tyle różnych stron. Tak, nie wiem, ogólnie jakby... całe pay-per-view jest takie turnogenne, no nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale w różnych walkach możemy się spodziewać, że coś takiego się może wydarzyć, część domową. No dokładnie, także jakby pod tym względem tutaj nawet nie liczy się to, co się stanie w ringu, tylko mam wrażenie, to, że w ogóle to, co się stanie po walce, nie? Tak jest. No to miejmy nadzieję, że storyline'owo ta walka nam ewentualnie nieco wynagrodzi, jeżeli się wydarzy coś może nie tak szybkiego, nie tak fajnego, nie tak ciekawego w ringu. Ale zwycięzca? To kurczę, no mówię, dla mnie Sting i Darby. A co ty powiesz? Wiesz co, dlatego, że ja strasznie liczę na jakiś turn po stronie face'owej, to zrobię ten nieoczywisty bet i powiem Jarrett i Lethal. Tak, no Darby się tyle naprzegrywał, że jeszcze jednemu nic nie zaszkodzi. Tak, tak. Znowu wskoczy do czarnego worka, no, chwilę się z tego i będzie zdrów. A propos bycia zdrów, proszę, ale nawet nie czuję jak to robię, a przechodzimy do tego. Zdrowa jest Saraya, znana jako Paige w WWE. I to będzie jej pierwsza walka od 5 lat, walka z Britt Baker. I oprócz tego, że przechodzimy do osoby, która wyzdrowiała, to nawiążę też do wątku tego ewentualnego turnu. Bo moim zdaniem, ja bym to tak chciał zobaczyć face turn Britt i heel turn Saraya, że nawet nie wiesz. I to tak nam teasują ostatnimi promami, nawet tym ostatnim Britt na... Dynamite, że ja to w pełni kupuję, że ona tu jest cały czas, walczyła jak nie było fanów w Daily's Place, a ty sobie przychodzisz i ty myślisz, że co, że masz Twitcha, to jesteś spoko? 5 lat temu może byłeś spoko, ale teraz cię nikt nie kojarzy za bardzo, więc ja trzymam kciuki za Britt i trzymam też kciuki, żeby ta walka wyglądała solidnie, bo szczerze, Saraya
ja nie kojarzę jej bęgera jakiegoś w ringu, że tak powiem, jeżeli chodzi o dobrą walkę, więc fajnie, że wraca, fajnie, że może znowu walczyć. No ale wiesz, ona walczyła z siostrami Bellas. Tak, nie? Ale ja ją stawiam spokojnie poziomem ringowym poniżej Four Horsewomen, więc choćby dlatego i moje ostatnie wspomnienia nie są jakieś porywające, więc trzymam kciuki, że to się uda, wszystko będzie okej, ale najbardziej właśnie za ten double turn, bo moim zdaniem jest mega logiczny i mega by wyszedł wszystkim na plus, a szczególnie Brit i odświeżenie jej postaci jako face. Tak, no to w ogóle, a pomijając już fakt, że to jest w ogóle dream matchup, nie? No tak. Przecież w ogóle mówiło się, tylko jak się zaczęły te plotki, że no Brit z kim z WWE byś chciała zawalczyć, nie, to przecież chyba nawet Brit kiedyś powiedziała wprost, że no Paige, oczywiste, że Paige, nie? Zresztą ona w ogóle zaczęła tą rewolucję kiedyś i powiem tak, stylistycznie wydaje mi się, że panie się jakoś zgrają. Znaczy, ja w ogóle Paige aka Saraya zapamiętałem jako no, najlepszą poziomowo zawodniczkę w latach 2012-2015? Coś takiego? Powiem tak, jakby brakuje mi trochę porównania z tym Four Horsewomen, bo jakby w momencie, w którym one zaczęły, to... No tak, to się tak pokrywa trochę. No to, no właśnie, niestety się to trochę pokrywa z tym, że ona zniknęła. Ja ją, na pewno zapamiętałem ją bardzo pozytywnie ringowo, bo po prostu, w sensie, Paige mi się kojarzy z takim mocnym strong stylem po prostu, tak, w porównaniu do... Tak, to tym bardziej. Mhm. Tak, w porównaniu po prostu do... Nie wiem, wszystkie inne zawodniczki przy niej zawsze wyglądały dla mnie jak takie po prostu małe dziewczynki, takie małe szmatki, którymi ona po prostu tak ciska na prawo i lewo, nie? Więc mam nadzieję, że coś z tego stylu jej zostało. Co do turnu, jakby say no more, w sensie face'owa Britt Baker to jest w ogóle moje marzenie. Myślę, że to też bardziej utwierdziłoby heelową Jamie Hayter. I rozłam współpracy, szczerze myślę, że na tym etapie już obu paniom wyszedłby po prostu na też, plus. Tak, no skoro bo... nie turnęli Jamie na face'a, to zróbmy to w ten sposób, no. No tak, no, jakby Britt Baker jest zbyt, jakby po co hejtować kogoś, kogo już i tak się kocha? A haters gonna hate, niech Jamie po prostu będzie hejterską sobą, nie? Także zobaczymy, czy Tony Khan słyszy ludzi i wie, co z tym zrobić, bo ma takie decyzje do podjęcia w sumie i w tej walce, i w tej o główny pas kobiet, ale to do tego jeszcze przejdziemy. Skończmy tutaj temat na zwyciężczyni, no kurczę. Jeżeli... chociaż nie, i w przypadku ewentualnego heel turnu i bez, no to stawiam na Brytyjkę jednak. Brytyjkę nie, no chodzi o Saraya oczywiście. Także no, wolałbym, żeby to było po heel turnie i ewentualnie właśnie jakaś brudna zagrywka, pokazanie, że hej, przyszłam tutaj i muszę wygrać tę pierwszą walkę za wszelką cenę. Więc mówię, czekam na taki scenariusz, no i wtedy jako wygraną muszę typować byłą Paige. Ja w ogóle powiem tak, z racji, że mi się tutaj marzy, bo jeden mecz, w sensie dobrze zobaczyć, czy w ogóle ex-Page sobie poradzi w ringu całą walkę faktycznie i będzie wszystko okej po tej walce, ale jeżeli tak, to ja tutaj spokojnie widzę jakąś trylogię nawet. Ale no, żeby ta trylogia miała sens jakikolwiek, no to Saraya, first win. Tak jest, no to chyba mamy ustalone. I niestety, są trzy walki kobiet na tym pay-per-view, ale jedna mocno śmierdzi. I mówimy o tej, Jade Cargill kontra Nyla Rose. No, jeszcze jak, okej, okay, story z tym porwaniem, kradnięciem pasa. No, okej, okay, powiedzmy, że jakieś odświeżenie, coś przynajmniej się dzieje z Jade. To uważam, że są osoby dużo bardziej zasługujące na spotlight niż Nyla Rose. Ale to oddaję ci mikrofon, proszę bardzo. Ej, ale wiesz co, narzekaliśmy, pamiętam chyba przy ostatnim pay-per-view, że jest grupa zawodniczek jak Nyla Rose, które kontenderują tylko do głównego złota, nigdy nie zejdą do TBS. I to jest mój mały po prostu jeden plusik, że raz, że Jade dostaje kogoś, kto jest bardziej rozpoznawalny na pay-per-view. Znaczy, kurczę, ta walka też nie powinna być na tym pay-per-view, jakby od tego zaczynając, nie? Ale jeżeli już jest, to dobrze, że chociaż z Nyla Rose, a nie z jakąś, nie wiem... Madison Rain. Cargill. Nie, no Cargill broni. Go next. No tak, więc no. Nyla, aż to będzie jedyna chyba rywalka, która będzie można powiedzieć, że jest większa niż Jade, więc to taka ciekawostka numer dwa. Ale tak, skończmy to, niech zabierze ten pas.
I kurczę, no ale kto może odebrać ten pas? No chyba się Chris musi wyleczyć z Stuntlander, bo skoro Atinie nie dali, no to nie widzę za bardzo już innych opcji, więc Chris, czekamy, bo naprawdę to trzeba to ruszyć, no. No ale jeden mały plusik to, że podbudowa przynajmniej była, tak, jakakolwiek była, w porównaniu do... Tak jest. I nawet Jade się trochę spociła, bo nie dominowała jak w każdym story w sumie do tej pory, więc troszkę się nawkurzała na tą kradzież pasa, i... ale musieliśmy widzieć częściej na ekranach Vicky i Nyle, no to trudno, no trzeba to przełknąć. Dobra. I kolejna, jedna przerwa przed walką kobiet ostatnią na tej gali, a będzie to 4-way. O, niestety, ROH World Championship między Chrisem Jericho, Brianem Danielsonem, Claudio Castagnolim a Sami Guevarą. I tak, moim największym plusem tej czwórki jest to, że ostatnimi tygodniami mega mi się podoba postawa Claudio na tygodniówkach AEW, bo jak na początku narzekałem, że kurczę, jego walki to prawie same uppercuty i nic więcej, to ten repertuar moim zdaniem się nieco powiększył. Jego tempo cały czas jest topowe, a w takim 4-wayu to tym bardziej będzie mógł pokazać swoje skille, szczególnie otoczony Brianem i Samim, a Chris, no, byle nic nie zboczył, to będzie w porządku. I wiesz co, tak w ogóle pomyślałem sobie wczoraj, jak w ogóle pomyślałem, że ten mecz faktycznie jest. No i co, no i ludzie tak hejtowali, że Jericho przejął ten tytuł. Sam też tak się poczułem z tym tak dziwnie. Ale wiesz co, co by nie mówić, od tego czasu Open Challenge za Open Challenge udało się zrobić fajne story z tymi byłymi mistrzami ROH. Tak, to jest Prestiż... najlepsza rzecz związana z ROH, która się dzieje w AEW obecnie. Tak, no i wiesz co, no i wiesz, i tak się śmiali, że no, Chris Jericho zrobi z Mistrzostwa Świata ROH prawdziwy tytuł, ta Hold My Beer. No ale, słuchajcie, no, udało się, no tytuł ROH World Championship jest najbardziej prestiżowym punkcie w AEW od kiedy się w nim pojawił. I no zresztą zobaczmy, jaką tu mamy walkę w ogóle o ten tytuł. No to naprawdę mogłoby konkurować, nie wiem, no nie z głównym złotem powiedzmy, ale to jest takie, no, tuż poniżej, nie? No tak, na pewno powyżej TNT czy All Atlantic, który nawet tak, nie jest broniony tak. Na tym pay-per-view, a szkoda, bo tam sytuacja Cassidy'ego moim zdaniem wygląda fajnie, ale mniejsza z tym. No tutaj, tak jak mówisz, Jericho, jedyny minus z tego jego story, jaki był, to bym wskazał tylko ewentualnie walkę z Coltem Cabaną, bo to mnie nie ruszyło w ogóle, nie porwało, ale mniejsza z tym. Ale chociażby walka z Bandido była super i dzięki temu dostaliśmy Bandido w AEW, za co brawo dla Tony'ego Khana i dla wszystkich tam. A tutaj, czy czujesz, że mogą być jakieś tarcia między Brianem a Claudio, bo między Chrisem a Samim wątpię, ale jeżeli już z tej czwórki, no bo jednak każdy walczy na swoje nazwisko, a mamy tutaj dwa duety, tak jakby, które no jeszcze wczoraj dla mnie walczyły w Dynamite, w tag teamie, więc pytanie, jeżeli będą tarcia, i to między kim? No moim zdaniem jakieś między Brianem a Claudio mogą się pojawić. Wiesz co? Dla mnie to jest w ogóle magia, bo to jest dla mnie kolejny mecz, w którym może się zadziać dosłownie wszystko. Ja nie wiem, w ogóle takie brawa dla Tony'ego Khana, że mu się udało zabukować coś takiego. Bo szczerze, że Brian z Claudio mogą się, wiesz, że Brianowi może się odpalić ego i stwierdzi, że... naparzać, na pewno. No, to jest w ogóle no-brainer. Ale powiem tak, jak ja widzę Chrisa Jericho stukającego po ramieniu Guevary i mówiącego, wiesz co masz zrobić, to ja już wiem, że tam, tam może się coś wydarzyć, jakby, i powiem szczerze, nie mam pojęcia, kogo tu typować, naprawdę. To jest dla mnie jedyne, czego nie widzę, to Jericho broniący tytuł, bo tu jest za dużo tego po prostu. Ale nie wiem. Zobaczyłbym Danielsona pinującego Castagnoliego. To takie moje prywata trochę. Wątpię, że to się tak się wydarzy, ale jakby tak się wydarzyło, to biłbym brawo jak po lądowaniu samolotu. Tak. Ja w ogóle bardzo chcę zobaczyć, w sensie ja wiem, że jest hashtag fuck Guevara, ale nie wiem, ja naprawdę trzymam kciuki, żeby ten gość po prostu prędzej czy później wygrał jakieś Mistrzostwo Świata, bo ja jestem zbyt zakochany tym, co on robi w ringu po prostu, żeby go nienawidzić chyba. No ostatnio dał w tym w tag teamie taki jeden dive za ring, że ja mówię, kiedy on się obrócił, kiedy on tam się odbił, więc on, jeżeli chodzi o poziom ringowy, to tak,
Ale właśnie, ej, na tym takim ostatnim nie było Tajmelo przy narożniku i miejmy nadzieję, że tutaj też nie będzie. Chociaż nie ma walki na tej gali, to może być, ale zobaczymy, no szczególnie, że jest... Aj, no i zaspoilerowałeś. Tajmelo wbija, rozprasza Danielsona, Guevara przypina i... Coś prawie. No dobra, także, no kurczę, każdy zwycięzca będzie w porządku moim zdaniem i walka też, szczególnie, że to jest 4-way, to naprawdę. Byle bez boczy, byle Chris ogarnął się, on na takie duże walki z reguły się spina, zna każdego z tej trójki, nie jest to dla niego żaden świeży przeciwnik, więc miejmy nadzieję, że nawet Lion Salt wyjdzie jak trzeba i wszystko będzie super. I Dave Meltzer spokojnie da tej walce minimum 4 gwiazdki. Dobra, yes. Także zostały nam 3 walki, teraz już w sumie same mistrzowskie, już wcześniej były, ale teraz już tylko do końca takie. I to jest ta największa w teorii, mimo że jest mniejszą niż Britt i Saraya, walka kobiet, czyli Toni Storm broni swoje jeszcze dalej tymczasowe mistrzostwo kobiet w walce z Jamie Hayter. I tak jak mówiłem, że Tony musi podjąć dobrą decyzję w walce DMD a X-Page, tak moim zdaniem też musi, znaczy chciałbym, żeby podjął dobrą decyzję tutaj i słuchał reakcji publiki, bo choćby taki brak reakcji dostaliśmy na ostatnim Dynamite, gdzie Toni walczyła z Anną Jay i naprawdę, i jeżeli się nie podnosiła i nie prosiła fanów o oklaski, to tam na tej walce było mocno cicho, a poziomowo nie była taka zła. A Jamie jednak, ona wystarczy, że wyjdzie i są już chęty i oklaski, więc choćby tylko dlatego, i dlatego, że to nie jest tydzień, dwa czy trzy, tylko to już któryś z kolei tydzień ciągnie się poparcie dla Jamie, moim zdaniem warto jej dać. Tym razem, że to, tym bardziej, że to dalej jest tylko tymczasowy tytuł, więc no moim zdaniem to jest takie niskie ryzyko, a może być duża nagroda dla AEW, jeżeli zdecydujemy się zmienić posiadaczkę pasa. No, dokładnie. W sensie w ogóle... No to jest trochę problem, że jakby ja dalej nie wiem, czym jest Toni Storm w AEW. W sensie jakby... Jamie Hayter miała, wydaje mi się, więcej jakichś takich momentów, żeby się zaprezentować, prawda, będąc z daleka od tytułu. Jakby, nie wiem, czy Toni Storm może miała jedno jakieś promo w tym całym czasie, a jeżeli nawet miała, to pewnie z tego co kojarzę powiedziała jakieś typowe, nie wiem, babyface'owe rzeczy i w zasadzie... Albo przytakiwała Thunder Rosie, jak były w małym tak teamie szybkim. Tak, no nie wiem, jakby... Moje zdanie jest takie, jeżeli nie jesteś w stanie dać swojej mistrzyni miejsca, żeby się zaprezentowała jakkolwiek, to po prostu... przerzucaj z niej pas na Jamie Hayter, bo tak. Jamie Hayter ten czas dostanie. Znaczy raz, że dostanie, to dwa, że wydaje mi się, że jest lepiej. Tak, lepiej po prostu go spożytkuje. Także no, story jakieś tam jest, znaczy nagle tą kartę wyciągnęli, że ej, one się znają, mieszkały ze sobą jak była pandemia, patrzcie, one są koleżanki kiedyś, no, więc to niech będzie, że tak, ale no, czy by to było, czy nie, no, samego postrzegania tego starcia by nam nie zmieniło. Także no cóż, no poziomowo może być okej, okay, jak Toni Storm zrobi więcej niż swoje 3 ruchy, a potrafi, więc ona mi się wydaje, że często jest albo sama siebie limituje w tych walkach. Jamie też ma swój arsenał ruchów, więc miejmy nadzieję, że zobaczymy ten potężny lariat z obrócenia i nową mistrzynię na Full Gear, bo zasługuje nam na to Jamie, no bo kurczę, też ona nie wygłosiła nie wiadomo ile prom, wiadomo, że sporo jej daje to, że ona jest jednak przy Brit i to story, gdzie prawie się od niej odwróciła. No i od tamtej pory, mówię, to poparcie fanów jest ciągłe i moim zdaniem trzeba to zrobić. Jak nie teraz, to już dajmy sobie z tym spokój i nie wiem. Ale wiesz, mam w ogóle wrażenie, że Hayter jednym ruchem potrafi powiedzieć, jedną no tak. pozą potrafi powiedzieć Storm, więcej niż Toni Storm w całym promo, nie? Tak jest, no. Także oboje jesteśmy Haters Club. No, ja powtórzę to, co mówiłem na którymś shortcutcie już parę tygodni temu, że Toni Storm, no, fajna buźka i tyłek i tyle, niestety, i coś w ringu, no, ale no, kurczę, jak jej przejście, moim zdaniem, mówię, kurczę, super, Toni Storm, może w końcu coś z nią zrobimy więcej niż ciasto na głowę i przegrywanie na SmackDown, ale nie, niestety, jednak chyba W wiedziało, co robi, zwalniając ją, bo mówię, sam wygląd, pas kiedyś się dawało, ale miejmy nadzieję, że te czasy już nie wrócą. No i tak, koniec walk kobiet, przechodzimy do, w teorii, co-main event, ale czy nie będzie, ja szczerze wątpię. Mówimy o starciu o pasy tag team między The Acclaimed a Swerve and Our Glory. I tutaj co? Ej, naprawdę, te terny no, same się nasuwają, no i tutaj też chyba w końcu musi nastąpić rozłam Swerve and Our Glory i... Znaczy, Swerve już jest healem moim zdaniem. Bardziej ten tag team nie może funkcjonować tak dalej na
takich zasadach, więc miejmy nadzieję, że albo Keith jakoś odpuści i nie pomoże Swerve'owi, powie: stary, to jest na twojej głowie, ja nie mam już z tobą nic wspólnego, i przypną Swerve'a, albo ewentualnie coś w drugą stronę, więc moim zdaniem Acclaimed bronią, prezentują się, odkąd mają pasy, cały czas dobrze, teledysk nowy, świetny jak najbardziej, rapy Maxa zawsze w cenie, więc pytanie, co ty o tym myślisz? No, wydaje mi się, że Swerve i Nelly Glory, jak na fakt, że powstało trochę z zaskoczenia, wydaje mi się, że maksymalnie spełnili swoją rolę, wycisnęli z siebie po prostu tyle dobrego, ile tylko mogli. No i myślę, że to już jest właśnie też powoli ten czas, żeby po prostu panowie przeszli do rywalizacji solowej. The Acclaimed są, nie wiem, naprawdę jedną z najbardziej po prostu hot rzeczy, jakie są w AEW, więc po prostu niech ten scissoring po prostu trwa w najlepsze na razie. A Keith i Swerve, myślę, mają jeszcze niejedną ciekawe story przed sobą. No tutaj tym bardziej Tony Khan może być dumny, bo w sumie Acclaimed powstało w AEW, no więc to jest jego takie oczko w głowie, mi się wydaje teraz. Merchu mają coraz więcej, sprzedaje się, z tego co wiem, też wspaniale, więc tam Tony... No to i wiesz, w ogóle Max Caster pokazujący fucka przy gwiazdce z Vince'em McMahonem, no a wiesz, myślę, że Tony Khan wie, że on ma tutaj swoich dwóch lojalnych żołnierzy, nie? Tak jest, no pytanie, ile oni potrzymają dalej pasy, no bo tu się wydaje, że tutaj bronimy. I mały dream match, czyli walka z FTR, która też już była nam teasowana i też duża ilość fanów chce ją zobaczyć, w tym ja, bo to w sumie FTR, mój ulubiony tag team i Acclaimed obecnie na fali też jak najbardziej propsuje, więc ta walka... Czasem trzeba zrobić walkę dwóch face'owych tag teamów, jakieś niesnaski ewentualnie w trakcie walki, jakiś scissoring, propozycja, hej, może chcecie, nie chcecie, więc tutaj miejmy nadzieję, że tak, Swerve na dobre odwraca się od Keitha i ich story, jak z reguły, jak tak team się kończy, jest story między tymi ludźmi, to jest tak, no dobra, no jedno pay-per-view, zawalczcie i koniec, to tutaj ja bym to zobaczył, kurczę, dłużej, bo chętnie zobaczę jakąś solową walkę Keitha i ogólnie no wolę go jako solowego gościa, bo moim zdaniem no potencjał tu jest równie duży, co on sam. Więc miejmy nadzieję, że to będzie jeden z ciekawszych ostatnio story między byłymi tag team partnerami, bo nadzieja no to jest spora, a tutaj bronią Acclaimed, no i dalej FTR, pytanie, czy coś jeszcze dalej za nas, no bo tam raczej story między nimi nie widzę, bardziej walka, że hej, chcemy ten pas jeszcze raz mieć u siebie, oby nie wygrywali, miejmy nadzieję, bo jak kocham FTR, to mi się wydaje, że nie zabierajmy jeszcze pasów Acclaimed, ale no czas na jakiegoś nowego, solidnego, no healowego kontendera trzeba by znaleźć Acclaimed. Dokładnie. No i dobra, no i została nam ostatnia walka. Rzecz, dla której myślę dużo osób, albo nawet takich, co na co dzień nie śledzi AEW, to będzie chciało znać wynik i co się wydarzyło podczas tego main eventu. A mówimy oczywiście o obronie pasa mistrzowskiego przez Jona Moxleya w starciu z Maxwellem, Jacobem Friedmanem. No i tam to jest kwintesencja tego pay-per-view, bo to, co było w różnych walkach omawiane, tutaj też scenariuszy na finish jest wiele. I ja bym chętnie najpierw usłyszał tym razem od ciebie, jakie proponujesz. Wiesz co, jak naprawdę wydaje mi, znaczy, bo ja w ogóle, jak tylko usłyszałem, to pomyślałem, dobra, koronacja MJF-a, ale szczerze, gdyby MJF miał po swojej stronie The Firm, albo gdyby The Firm w ogóle nie istniało, to miałbym jakiś pomysł chyba na tą końcówkę, ale tak, no bo jakby, jakie mamy potencjalne finisze? No, albo ten, który zapowiada MJF, czyli że cała walka czysto i pokona Moxleya czysto. Czy możliwe? No możliwe. Możliwe, no. Na ile procent? Mało procent. Mało. Tak. Druga no to jest taka, że cały mecz będzie czysty, a na końcu MJF zrobi low blow. Albo pierścień. W ten sposób wygra. Albo pierścień. Czy to jest możliwe? Również. No tak, również. Tylko czy to pasuje? Chyba nie. No bo teraz co, najwięcej się mówi o ewentualnym przejściu Regala na stronę MJF-a, tak? Potwierdzasz tak, moje... Tak, też właśnie czytałem te plotki. No, to by było bardzo ciekawe. Jakby... Z jednej strony trochę szkoda, bo projekt pod tytułem Blackpool Combat Club jest bardzo ciekawy. I spoiler, będzie jeszcze o nich ode mnie felieton w tym roku, tylko nie wiem, czy za tydzień, czy dopiero w grudniu.
a powiedzmy, że Regal jest w ogóle no, trochę mózgiem operacji w tej grupie. Ale MJF plus Regal, no... No, wiesz, po prostu... Healowe duo zacne, no. Jeden z kastanem, drugi pierścień. Tak, ja w ogóle jestem ciekawy, jak będą podchodziły do tej walki osoby, wiesz, które tak trochę są takimi smarkami WWE, nie? Mm. Już te, po prostu te wszystkie osoby mówiące, no, MJF 2024, mamy to. To już pewniaczek, nie? Znaczy ja w ogóle, to jest bardziej dyskusja na wypadek, jeżeli już MJF faktycznie wygra ten tytuł, ale ja w ogóle tak sobie pomyślałem, czy jeżeli wygrałby go teraz, to przypadkiem nie czeka nas nawet może jakiś roczny run z tym tytułem? Moim zdaniem mu się należy. I to ogólnie jeżeli wygra jutro, tak w sumie jutro kalendarzowo, to nie wiem czy to nie będzie jeden z moich takich, że będę się najbardziej cieszył, że ktoś wygrał tytuł Mistrzowski Świata przez ostatnie lata, może nawet chyba powiem. No bo to kurczę, nikt nie był tak dobrze budowany i no nie jest tak, że o, tam jest prospektem, warto mu dać na zaś. Nie, on już jest gotowy na to, żeby dostać. Jest gotowy, żeby dostać nawet ten roczny reign, tak jak mówisz, bo no bo promo no to jest topka bez podziału na federację, to wiemy. No, tak. W ringu, no jak ma walczyć nawet jedną walkę na miesiąc na tygodniówce, to moim zdaniem będzie wystarczająco i lepiej dla wszystkich, więc z tym sobie poradzimy. Więc no i to, że mówię, no, mamy jednak kilka rozwiązań na ten main event, gdzie MJF może stać się face'em, być dalej takim pół na pół. Zależy jaka publika, jakie miasto, to tak z wami sobie pogadam, jestem diabłem, więc... No, czy jestem mega fanem tego rozwiązania z Regalem? Szczerze, no, kurczę, jak się wydarzy, to nie będę miał nic przeciwko, ale nie, żebym jakoś na to naciskał. Szczerze, no, najbardziej bym się chyba jarał, jeżeli by to było serio to pierwsze, o którym mówiliśmy, czyli niby to najmniej procentowe, czyli czysta wygrana MJF-a. Bo to bym się jarał, to szczerze powiedziałbym, no kurczę, story pociągnięte fajnie do końca i przyklepane wygraną, tak jak zapowiadał. Także, ale no, moim bardziej, no, bardziej realne jest to, że się okaże, że jednak te działania z firmą były ukartowane i oni mu jednak pomogą i to tylko tak miało wyglądać, że hej, gram czysto, ale przecież oni mi tak pomogą na pay-per-view i bardziej w to wierzę. Nie, żeby to było fajniejsze niż powiedzmy Regal, ale moim zdaniem bardziej realne, jeżeli chodzi o to, szczególnie, że Ethan Page jest wysoko w tym turnieju o bycie number one contenderem, więc to też nam trochę teazuje ewentualne potwierdzenie tej teorii, że on się odciął od firmy, bo przykładowo taki Ethan Page jako pierwszy mały contender face'owego MJF-a ma sens. Z drugiej strony heelowy MJF i powiedzmy face'owy wygrany turnieju Ricky Starks, bierzcie moje pieniądze, chcę to zobaczyć zaraz. No, więc tutaj też tyle, ile mamy przyszłych contenderów dla MJF-a, to też jest złoto, bo Moxley'a, już kogo by mu nie dali, to bym już nie chciał oglądać. MJF, miejmy nadzieję, że jest ostatnim przystankiem na i tak pokaźnym reignie, jeżeli nie liczysz tej chwilowej przerwy na CM Punk'a Moxley'a, także no... Liczmy na to, że to jest koronacja mistrza na długie miesiące i myślę, że większość fanów wrestlingu, czy jest fanem dużym AEW, czy mniejszym, czy w ogóle, to jednak chce zobaczyć Maxa z pasem, chce zobaczyć gościa, który ma 20 parę lat z pasem mistrzowskim, bo to nie jest codzienność, umówmy się. No, naprawdę, dojść do takiego poziomu w tym wieku, szacunek. No i co? No i chyba trzeba powoli przejść do podsumowania tej gali, bo jak już tak liczę, to pewnie prawie godzinę będziemy gadać. No tak, nawet może trochę mniej. Ale no tak, samo pay-per-view, no, czy nie mówi się o nim dużo, tak jak powiedzmy o poprzednim wlecie, no bo tam był buzz, ale z innego całkiem powodu. I no i cóż, czy odejście CM Punk'a wyjdzie na plus poziomowi tego pay-per-view i no, ogólnie atmosferze wokół federacji, no była przez chwilę grobowa. Było tak, że ja patrzę i kurczę, Dynamite, ale co tam będzie, no MJF i co dalej, no nie chcę mi się tego oglądać. Ale teraz, od tego momentu mi się wydaje, że możemy postawić fajną kreskę między tym, co się podziało w lato i zacząć od nowa pod przewodnictwem właśnie MJF-a, nie wiem co o tym myślisz. Wydaje mi się, że jest totalna odwilż teraz w AEW, jak przez chwilę było tak już naprawdę kiepsko, to wydaje mi się, że absolutnie AEW po prostu wraca do gry i to w takim stylu, nie wiem, dla mnie, mówię, osobiście jeżeli nic się dziwnego nie zadzieje, jakieś, nie wiem, dziwne kontuzje, koniec świata, Armageddon na tej gali, to jest dla mnie pay-per-view roku, być może bez podziału na federację. O. No,
I za to trzymam kciuki. Też będę czekał pewnie na, czy wyjdzie w AEW Shopie koszulka z tego pay-per-view, bo zaczynamy w Black Friday i jest obniżka na koszulki, minus 25% albo 30%, więc myślę, że to będzie moje drugie zamówienie z AEW Shopu i liczę na jakąś właściwą, albo nową koszulkę MJF-a z pasem. Oj tak, no. No to nic. Pay-per-view podsumowane. Miejmy nadzieję, że będziemy się bawić wspaniale i zarówno ja, i Sicario, i wy wszyscy. No i cóż, jeszcze pozostało nam paręnaście godzin, parędziesiąt godzin do obejrzenia tego pay-per-view i miejmy nadzieję, że też będzie o czym gadać, ewentualnie po weekendzie. Nie wiem, czy się uda jakoś bardzo, bo ja w sumie w niedzielę chyba późno będę oglądał tą galę z tego co wiem, a w poniedziałek pracuję, więc jeszcze nie obiecujemy daty wyjścia, omówienia ewentualnego. Może to będzie jakiś szybki live wieczorny w tygodniu, ale postaramy się coś dla was przygotować. A tymczasem mówił do was oczywiście Cezar oraz... Sicario. Dzięki za posłuchanie, bo w sumie już gadamy 45 minut, więc bywało gorzej. Miejmy nadzieję, że to była taka porządna pierwsza połowa, że podczas pierwszej połowy tego meczu będzie się bawić lepiej niż podczas meczu Polska-Meksyk. I tego wam i sobie życzę. Dzięki i do usłyszenia jeszcze kiedyś. Cześć. Hej.